Kilkadziesiąt miejsc parkingowych ma powstać na działce przy ulicy Słonecznej. Miasto Dębica nabyło od Polskich Kolei Państwowych prawo użytkowania wieczystego działek położonych przy ulicy Słonecznej. I tu mają powstać parkingi w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Miasto liczyło, że parkingi uda się wybudować przed wakacjami, jednak teraz ten termin się przesunie. Ponieważ jest to projekt razem z całością dokumentacji realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przez Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe, czyli PKP PLK i wszystkie samorządy, tam stanowią takie obostrzenia w zależności zmian, które są realizowane w projekcie. I czekaliśmy na usankcjonowanie tych obostrzeń i tych zmian. W momencie, w którym dostaniemy sygnał, ten przetarg zostanie, bo on już jest gotowy, przygotowany do wypuszczenia. Najprawdopodobniej inwestycja, jak nic nie stanie na przeszkodzie pod względem administracyjnym, będzie gotowa do końca wakacji. Ma tu powstać nie tylko parking, ale także świetlica. Parking ma służyć podróżnym, mieszkańcom Dębicy i tym, którzy będą przyjeżdżać do sądu rejonowego.